Wszystko wskazuje na to, że Liceum Sztuk Plastycznych i Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej zostaną przejęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dąbrowscy radni przegłosowali już uchwałę intencyjną w tej sprawie, jednak do formalnego przekazania szkół ministerstwu ma dojść z początkiem przyszłego roku. Fatima Orlińska. Zarówno radni, jak i kadra pedagogiczna oraz rodzice uczniów uczęszczających do dąbrowskich szkół artystycznych niemal jednogłośnie opowiedzieli się za przejęciem placówek przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla miasta to odciążenie budżetu, dla szkół szansa na rozwój, bo dzięki przejęciu przez ministerstwo szkoła muzyczna może zyskać na przykład salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. No przede wszystkim liczymy na poprawę warunków finansowych, jeśli chodzi o prowadzenie szkoły, czyli o takie wsparcie zaplecza instrumentalnego, lokalowego, bo nie ukrywamy, że największą bolączką naszą jest brak sali koncertowej, takiej szkolnej sali koncertowej dla uczniów, której będą mogli się profesjonalnie rozwijać. Brakuje doposażenia, a w tym przypadku w szkole artystycznej tego zaplecza instrumentalnego. Także tutaj też mamy, że tak powiem, potrzeby. Dużo większe potrzeby ma Dąbrowskie Liceum Sztuk Plastycznych, którego budynek z 1956 roku wymaga generalnego remontu i modernizacji. Ponadto konieczne jest stworzenie pracowni artystycznych oraz przestrzeni, w których uczniowie będą mogli prezentować swoje prace. Roczne utrzymanie obydwu szkół to dla miasta koszt rzędu kilku milionów złotych, stąd przedstawiciele urzędu nie zaprzeczają, że przejęcie placówek przez ministerstwo byłoby sporym odciążeniem dla budżetu miejskiego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że subwencja, którą państwo przekazuje, subwencja oświatowa, nigdy nie pokrywa wszystkich wydatków i w przypadku obu tych szkół to jest prawie 4 miliony złotych, które miasto musi dokładać każdego roku. Śmialiśmy się, że związki zawodowe, które również poparły przekazanie tych szkół ministerstwu, od razu zaznaczyły, że będziemy mieli pieniądze, które będzie można zainwestować w potrzeby innych szkół. Szczegóły przejęcia szkół nie są jeszcze znane. Na razie kryteria przyjęć do szkoły będą takie same. Nauczyciele nadal będą pracować w oparciu o kartę nauczyciela, jednak będąc pod ministerstwem, ich dodatki motywacyjne mogą być znacznie wyższe.